Witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Dawno tego czołgu nie było. Obiekt 260, czyli no, czołg, który można było zdobyć za darmo, albo jak kto woli, wcale nie za darmo, tylko żeby go zdobyć trzeba było mieć bardzo dużo umiejętności, trzeba było poświęcić bardzo dużo czasu i jeszcze trzeba było mieć, nie oszukujmy się, bardzo dużo szczęścia oraz czasami bardzo dużo kombinować. Różnie to było, ale część graczy jest w posiadaniu tego pojazdu i szczerze mówiąc bardzo się cieszę, że coś takiego w grze jest, bo jak widzimy gościa w obiekcie 260, no to wiemy, że mamy do czynienia nie z jakimś tam zwykłym, niedzielnym graczem, tylko na pewno graczem dobrym. Dzisiaj bitwa z serii Mistrzostwo, przepraszam, to nie będzie Mistrzostwo Świata, to będą Mistrzowie WOTA. Losowanie kolega, no idealne wręcz. Jedzie na przepychacz, nie ma artylerii, chociaż tutaj artyleria często ciężko ma wrzucić. Pierwsze uszkodzenia. Obiekt 705A, groźny, bardzo groźny przeciwnik. Zobaczymy, jak sobie kolega z nim poradzi. Na razie chcę go na sidescrapa złapać, ale to jest różnie z tym łapaniem. Niestety, jeżeli chodzi o sidescrapa, to obiekt 705, no tutaj bardzo dobry jest, ale jadą następne. Defender. Uła, podbiło działo. Kurczę. Podbiło działo. No zobaczymy. Największy tutaj... A, więc złapał go. Kurde. I bach. Tak jest. 505. Oczywiście pojazd jest w pewnym sensie podobny do ISA 7. To znaczy jest mobilny, jak na czołg ciężki jest mobilny. Do tego ruski pancierz, wiadomo o co chodzi. Może was przeciwnik przebić, ale wcale nie musi. Tak to działa. T-30, no to jest na pewno bardzo groźny przeciwnik. O kurka, Indian Panzer tutaj przyjechał. Dziwne trochę, bo dla niego idealna pozycja to jest tam na środku, koło chorągiewki, dla tego Indian Pancerka. No ale patrzymy, co tu się będzie działo. Kolega może w tym miejscu grać na wieżę. O jeny. No ten Indian Pancer, no... Takimi czołgami, jak was, słuchajcie, jak was wylosuje na dziesiątki, umówmy się, czymś takim jak Indian Pancer, nie jedźcie na przepychacz, bo na przepychaczu zazwyczaj są takie czołgi, że nawet ich nie przebijecie. Uwaga. Oj, nie udało się. Ale jest. T-30 słabo mu wylosowało. 658. No i Indian Panzer zginął. Szkoda, bo przecież widział, że dostaje bomby właśnie z tej pozycji od obiekta 260. Oho. Proszę bardzo. T-30 wystarczy, że troszeczkę ma źle skontowaną wieżę i już go z boku można przebić. Patrzcie. Pięknie. Zostało mu 21 życia, więc teoretycznie powinien zejść szybko. Ale to tylko teoretycznie. O! Pięknie weszło w dach. A nie musiało też wcale. O, teraz to już tak jest. Takie wyjeżdżanie Defenderem niestety źle się kończy. Defender ma bardzo dobrą opinię, prawie takiego samograja trochę, ale na pewno nie w losowaniu na dziesiątki, to po pierwsze. I na pewno nie, jeżeli będziecie wyjeżdżać tak skontowani bokiem, bo wtedy Defender niestety jest łatwy do przebicia. Oj, 75 z boku, całkiem gruby ma tam pancerz. Oj, chyba tutaj już będzie celował. No, 4700 kolega zrobił. O, jest. No, tam jest pozycja świetna dla tego Leoparda oczywiście. Dopóki on nie zostanie wykryty w tamtej pozycji, no to... zazwyczaj robi sobie tutaj prawie darmowy damage. A, pięknie dostał teraz. Pięknie. No, chyba już mu się tak, już mu się drobniaki przestały zgadzać, bo ucieka stamtąd. Nieprabita. Kolega, jak widzicie, gra hitami. Grając hitami trzeba
uważać, bo czasami te hity niestety ładują się za zero. O, tu ciekawa taktyka, kurka, jakby w dupsko załadował. No jaka tu jest penetracja na tych hitach? 340, no to jest jednak dużo. Proszę bardzo. Myślałem, że ten leopard ucieknie, ale jednak nie zrobił tego. Pewnie zależy mu na tym, żeby damage zrobić, no ale też na przepychaczu leopard to jest zła rzecz. 7600 już w tym momencie. Czy mi się wydaje, że to będzie skapowane? Tutaj bardzo koledę blokuje ten obiekt 705, gdyby go nie było. Jest haek, uwaga, jest haek. Ta... O kurka! No cóż. Nie przebito osłony. Nie przebito. Tego kolega się nie spodziewało. Przydałoby się, żeby jeszcze ze dwa mieć hajki. Ale to nie może być koniec bitwy, bo tu będzie... To jest bitwa z serii Mistrzowie WOT, więc... Tam coś musi się stać za chwilę. Może ten CS-63 zdekapuje. O, ale to słabo. Poleciało. No niestety, tutaj z każdej strony teraz pociski się ładują. O, nie da rady. Nie da rady. Kolega stara się zrobić sobie zasłonę z tego obiekta 103. O, teraz wejdzie. O, jaki niezdecydowany strzał był, ale weszło, kurde, myślałem, że kolega w garnek strzeli, tamten jest... O! Pięknie! Jak widzę, tortoise, no kurde, tortoise! Słuchajcie, wjechał w chorągiewkę. Dobre, dobre. O! Pięknie! To jest zawsze taka nerwówka, kto kogo wycycka. Obiekt 705, no też powinien teraz zginąć. To bardzo szybko. Tak jest. No dobra. Mamy 8800 uszkodzeń. Zrobionych na przepychaczu. Bardzo duże uszkodzenia. O, nie weszło. Niestety nie weszło. Gdyby tortoise teraz spotnął, powinien się domyśleć, że skoro tutaj... No nie wiadomo, gdzie jest ten jak tiger. Jeżeli on w rzeczce siedzi cały czas... O, to było brzydkie. Proszę bardzo. Pociski podkalibrowe. Tutaj zobaczmy, co to jest. 260 penetracji. No na T-54 w zupełności wystarczy. A ten co, nie gra? Gra. Wow. Dobra, został LC Even malutki, który może być... Jeżeli się schowa w każdym miejscu, no zobaczymy, czy on będzie starał się dekapować, czy ucieknie. Znowu chyba jakiś bug, bo silnika nie słychać. No to już trudno, norma w powtórkach. Dzisiaj pierwszy raz wyruszam polować na potwory w teren, ale przedtem jeszcze nagram wam film, bo w końcu mi się to zainstalowało. Mam już 40 poziom w tym Wiedźmin Łowca Potworów. No, całkiem niezły. Zrobię wam film zaraz z takimi swoimi plusami i minusami tej gry. Chwilkę zdążyłem pograć, tam tych potworów z 10 tylko zabiłem. Koniec powtóreczki. No, trzeba przyznać, że... Uwaga. No i mamy screeny końcowe. Moi drodzy, kolega GG Go Next zrobił, uwaga, uwaga, 10120. Więc... automatycznie zapisuje się do grupy mistrzów WOTA. Przypominam, 10 tysięcy trzeba przekroczyć, żeby zakwalifikować się do tej elitarnej grupy i tej jakże cudownej gry. Zrobił do tego 6 fragów, 1499. Zobaczcie, jak to wygląda. No, było grane goldem, więc chyba nikt nie spodziewa się zarobku. Jest minus 159 tysięcy za pociski, aczkolwiek trzeba przyznać, że no jak na taki wynik to chyba było warto. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.